Dzień dobry. Otwieram drugą sesję 9. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza. Witam pracowników urzędu. Przede wszystkim witam panią mecenas, która będzie tutaj obsługiwała radę i urząd. To pani mecenas Grażyna Filas. Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję i witam wszystkich, którzy nas oglądają również za pomocą urządzeń teletechnicznych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum na dzisiejszej sesji. Mamy 14 radnych, czyli mamy możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Szanowni radni, przed sesją wpłynął do mnie wniosek o zmianę porządku obrad od radnego Janusza Wójciaka, o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wycofanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rabki-Zdroju. Jest to moja uchwała przewodniczącego, zgadzam się z tym wnioskiem i wycofuję tą uchwałę, dlatego że dopiero na dzisiejszej sesji mamy ustalenie komisji i członków komisji. Zgodnie ze statutem projekt uchwały kieruje przewodniczący do komisji celem zaopiniowania, a procedura rozpatrywania projektu uchwały obejmuje w szczególności przedstawienie opinii komisji. Oczywiście można było jak gdyby zmienić te punkty między sobą i dzisiaj ogłosić przerwę i podjąć jak gdyby opinię dla tej uchwały, ale nie chciałem tego robić po prostu pod presją czasu. Chciałbym, żebym skierował tą uchwałę do Komisji Budżetowej, żebyśmy wspólnie podyskutowali i podjęli uchwałę na najbliższej sesji. Myślę, że tak będzie najlepiej. W związku z tym porządek dzisiejszej sesji wyglądałby następująco. Tak. Tak. Proszę o przegłosowanie tego wniosku. Czternaście głosów za, wniosek został przegłosowany. W związku z tym następuje wycofanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rabki-Zdroju i porządek obrad wyglądałby następująco. Punkt pierwszy, otwarcie drugiej sesji, to już nastąpiło. Punkt drugi, ustalenie kworum rady, to też już nastąpiło. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Czwarty punkt, podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, to jest numer 33 projektu uchwały. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. I punkt szósty, zamknięcie sesji. Bardzo proszę teraz o przegłosowanie takiego porządku obrad, który przeczytałem. Czyli nie trzeba, tak? Pani mecenas? Nie trzeba. Dobrze, pani mecenas podpowiada, że nie musi to być przegłosowane. W związku z tym zamykam punkt drugi, ustalenie kworum rady. Przechodzę do punktu trzeciego, otwieram punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o sprawozdanie. Panie przewodniczący, szanowni radni, sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki-Zdroju za okres od 24 kwietnia do 17 maja 2024 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 12 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 6 zarządzeń, zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok, 2 zarządzenia, zmiany wykonania uchwały budżetowej
gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 3 zarządzenia, zmiany funduszu finansowego na 2024 rachunków dochodów i wydatków środków z funduszu pomocy 2 zarządzenia, 7 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Ponicach, szkoły podstawowej w Rdzawce i zespołu przedszkoli specjalnych dla dzieci przewlekle chorych w Rabce-Zdroju. Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia szczegółów warunków jego przeprowadzenia i powołania komisji przetargowej, zmiany zarządzenia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Rabka-Zdrój, opracowania procedury kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza w gminie Rabka-Zdrój, przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w miejscowości Ponice i w miejscowości Zaryte. Była tam jeszcze też uchwała dotycząca oddania w dzierżawę terenu na parku od strony kina, tam było chyba 22 metry i ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych. Upoważnienia do działania w imieniu burmistrza w tym okresie nie wydałem dla nikogo, natomiast pełnomocnictwa, wzory podpisów i podpisy elektroniczne wydałem 2 upoważnienia dla pani Anety Kozłowskiej, naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju i dla pani Izabeli Kuska, inspektora Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Dla pani Agnieszki Wójcie, głównego specjalisty do spraw kontroli Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, do przeprowadzenia kontroli w niepublicznym przedszkolu Babyland w Rabce-Zdroju. Wydział Geodezji dokonał 2 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydania 3 decyzji o podziale nieruchomości i nadano 5 numerów porządkowych dla nowych budynków oraz odpowiedzi na pisma, które wpływały do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi ulica Zakopiańska Boczna, osiedle Ryplówka w Rabce-Zdroju. Została zawarta umowa z wykonawcą robót z firmą Stanisław Kośmider Rabka-Zdrój, wartość umowy 1 096 623,19 zł. Termin realizacji inwestycji jest do 4 września 2024. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWIK. Spotkałem się z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia oddział w Krakowie. Uczestniczyłem w otwarciu i wręczeniu dyplomu w turnieju piłkarskim Gorce Cup. W Brzesku uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM Małopolska. Uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców osiedla Sądecka. Spotkałem się ze starostą Nowotarskim i dzisiaj brałem jeszcze udział w spotkaniu z wojewodą na temat zielonej transformacji miast dotyczącą finansowania. To tyle, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania tutaj do pana burmistrza w związku z przedstawioną działalnością międzysesyjną? Widzę, że nie ma. W takim razie zamykam punkt 3. Otwieram punkt 4. To jest podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Mamy projekt uchwały numer 33 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Pozwolę sobie odczytać tą uchwałę. I powiem tak, wcześniej rozmawialiśmy tutaj wszyscy radni, poustalaliśmy wcześniej te komisje i składy komisji przewodniczących. W związku z tym przeczytam tą uchwałę już z tymi składami i rozpoczniemy dyskusję. Uchwała Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowej oraz statutu gminy Rabka-Zdrój stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1/2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się komisję rewizyjną w składzie do 7 radnych. Zakres i tryb działania określa statut gminy. Punkt drugi. Powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji w składzie do 7 radnych. Zakres i tryb działania określa statut gminy. Punkt trzeci. Powołuje się komisję uzdrowiskową w składzie do 7 radnych. Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z opiniowaniem projektu operatu uzdrowiskowego, opiniowaniem projektu statutu uzdrowiska i statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej, opiniowaniem projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych, opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska, opiniowaniem projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej, opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecznictwem, rolnictwem i leśnictwem, ochroną środowiska naturalnego i utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Punkt czwarty. Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami w składzie do 7 radnych. Do zakresu działań komisji należą w szczególności sprawy związane z uchwaleniem budżetu gminy, wprowadzeniem zmian do budżetu gminy, inwestycjami gminnymi, wieloletnim planem inwestycyjnym, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, gospodarką odpadami. Punkt piąty. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie do 7 radnych. Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z działalnością placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rabka-Zdrój i tych placówek, które otrzymują dotacje z gminy, działalnością organizacji pozarządowych działających w zakresie edukacji, kultury i sportu, działalnością Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, Biblioteki Miejskiej w Rabce-Zdroju i promocją gminy. Paragraf drugi. Powołuje się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych komisjach. Komisja rewizyjna. Robert Skipiała, Michał Świder, Ewa Dyrda, Ewa Wójcik, Robert Żądło, Janusz Wójciak, Jan Ciepliński. Komisja skarg, wniosków i petycji. Robert Żądło, Robert Skipiała, Jan Ciepliński, Ewa Wójcik, Piotr Żarnowski, Łukasz Kowalczyk, Ela Szarawara. Komisja uzdrowiskowa. Ewa Dyrda, Ewa Wójcik, Piotr Żarnowski, Robert Skipiała, Paweł Rogowiec, Adam Twaruk. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami. Michał Świder, Ewa Dyrda, Ewa Świder, Ela Szarawara, Janusz Wójciak, Robert Żądło, Paweł Rogowiec. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Adam Twaruk, Janusz Wójciak, Marek Ciepliński, Elżbieta Szarawara, Piotr Żarnowski, Łukasz Kowalczyk i Jan Ciepliński. W tych komisjach mamy po 7 radnych, w Komisji Uzdrowiskowej mamy 6 radnych. Paragraf trzeci. Powołuje się przewodniczących komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Robert Skipiała. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pan radny Robert Żądło. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, pani Ewa Wójcik. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami, pan radny Michał Świder. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan radny Adam Twaruk. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do tych składów?
czy wszystko zostaje tak jak żeśmy wcześniej sobie ustalili. Nie widzę pytań. W takim razie bardzo proszę, przechodzimy do głosowania tej uchwały. Mamy 14 głosów za. Uchwała została uchwalona w takiej treści, jak przeczytałem. Chciałem Państwu radnym serdecznie podziękować za tak sprawne i szybkie tutaj działanie, za to, że mogliśmy po prostu to wszystko wcześniej ustalić i nie musieliśmy tutaj po prostu powołać komisji skrutacyjnej. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za podjęcie tej uchwały. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5, interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa ma jakieś zapytania lub interpelacje? Pani Ela Szarowara, bardzo proszę. Ja mam króciutki wniosek jeden. Prośbę do pana burmistrza. Jeżeli budżet gminy w tym roku pozwoli na ukwiecenie deptaka, który był w tamtej kadencji zrobiony. Nie wygląda to ciekawie w tej chwili, a gdyby zadbać o to, to centrum Rabki wyglądałoby trochę inaczej. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Proszę, pan radny Skipiała. Panie burmistrzu, tam ja zgłaszałem u góry u państwa o wycięcie jednego drzewa tam blisko, gdzie stała się ta tragedia. Zostawione tam niezauważone, taki po prostu suchar potężny. Zgłaszałem co prawda, ale chciałbym, żeby pan tam interweniował. Dziękuję. Pan radny Ciepliński, Jan. Proszę wrócić mikrofon, tak. Narzekają mieszkańcy, że nie jest park posprzątany z tych gałęzi, które przycinali. Leżą tam koło Ojca Świętego, szczególnie jakieś gałęzi tam leżą. Bardzo proszę, ktoś z Państwa jeszcze. Pan Adam Twaruk, radny, proszę. Ja mam takie pytanie, bo mieszkańcy teraz u nas jest komunia w niedzielę i odnośnie parkingu przed kościołem. Po ostatniej powodzi został uszkodzony, ogrodzony deskami, do tej pory nie naprawiony. No, niedługo będzie rok czasu, nic nie zrobimy. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Kowalczyk. Panie burmistrzu, ja złożyłem ostatnią interpelację w imieniu mieszkańców odnośnie budowy, zlecenia w trybie pilnym projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Zarytem wraz z budową 4 przejść kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi. Zapytanie odnośnie budowy kanalizacji dla części Zarytego, na który projekt został zrobiony w 2019 roku. I trzecie zapytanie też od mieszkańców o spotkanie właśnie z mieszkańcami odnośnie budowy tej kanalizacji i przejść pod torami kolejowymi. Kiedy takie spotkanie jest planowane? Dziękuję. Proszę, pani radna Waderda. Panie burmistrzu, ja mam takie zapytanie. Jest zejście koło Rabkolandu na nowo wybudowany, przebudowany rynek i jest to bardzo niebezpieczne. Jest tak wyprofilowany bardzo źle, że osoby starsze nie mogą zejść, bo nie ma barierki. Tam była wcześniej barierka i bardzo bym prosiła o zamontowanie tej barierki i zwrócenie uwagi, bo ten pan, który tam ten sklep ma, znów robi Bangladesz, w cudzysłowie. Wystawia skrzynki z owocami miękkimi i za chwilę ten chodnik będzie w stanie taki, jak był wcześniej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też
o zamontowanie ławki, która była wcześniej koło Intermarché, taka pojedyncza. Ktoś ją wyrwał i nie ma śladu po niej. Został tylko kosz. Jeszcze jest uszkodzona ławka koło Psoni, koło stowarzyszenia. Jest po prostu wyrwana inna deska i dobrze by było, żeby po prostu to zostało naprawione, bo tak jest też niebezpieczne, bo jest złamana, jakby ktoś kopnął w nią i zostawiona ta złamana ławka. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Żalnowski. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Na jakim etapie aktualnie jest przeorganizowanie skrzyżowania na Zabornie, żeby tam wprowadzić ruch kołowy, no tak zwane rondo, bo tam jest problem z okoliczni mieszkańcy wiedzą, jak jechać, przyjezdni jadą po prostu na oślep. Dziękuję bardzo. Na dole czy u góry? U góry. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Michała. Ja mam jeszcze taką prośbę odnośnie mieszkańców. Przy rondzie na Łapatówce, tam mamy kapliczkę i czy byłaby możliwość zamontowania barierek, które jak gdyby mogłyby zabezpieczyć raz, że przejście dla pieszych, to dwa, samą kapliczkę, ponieważ często się zdarza, że auta po prostu no, uszkadzają, wjeżdżają. Ostatnio była naprawiana ta kapliczka i jakąś interwencję w tej sprawie, żebyśmy mogli po prostu zabezpieczyć nie tylko kapliczkę, ale też jako samo przejście dla pieszych. Dziękuję bardzo. Pan Marek Ciepliński, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam takie tutaj wniosek o naprawę część tężni w parku, w centrum, ponieważ połowa chodzi, jest czynna, druga połowa nie chodzi. Druga sprawa, mieszkańcy pytają właśnie od których godzin będzie dom solankowy czynny, bo jest tam, no było ostatnio zamknięte, żeby była podana informacja od której do której jest to czynne. I też tu bym się powtórzył, bo sezon się nam zbliża, wakacyjny, o oznakowanie przejść dla pieszych na bulwarach, bo niestety jest tam troszeczkę niebezpiecznie, jak się wychodzi nawet z tego lokalu u pana W, gdzie i dzieci wchodzą bezpośrednio, przechodząc na drugą stronę, rowerzyści jeżdżą z, no, ze znaczną prędkością, wiadomo, mogą, ale żeby tutaj zająć się tym bezpieczeństwem, poprawy właśnie tutaj bezpieczeństwa. I resztę następnym razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Panie burmistrzu, mam prośbę, tak jak już pan Robert Skipiała tutaj prosił o usunięcie tych gałęzi, ja bym prosiła o usunięcie tych tych taśm wszystkich, przecież to fruwa wszystko na ten. Mam jeszcze taką jedną prośbę. Na osiedlu Orkana u nas jest w ogóle w parku koszy jest, ta śmieci jest dosyć dużo, ale miałabym taką prośbę, żeby zamontować trochę więcej koszy na odchody. Każdy ma swojego pupila, ale w parku jest tego mało, a na bulwarach nie ma w ogóle takich koszy, więc bardzo bym prosiła o, jeżeli jest taka możliwość, o zamontowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan Marek Ciepliński. Panie burmistrzu, mam pytanie. Kiedy rozpoczną się prace remontowe placu zabaw dla dzieci w centrum naszego parku? Bo tam niektóre urządzenia są uszkodzone. Bardzo bym chciał o tym wiedzieć, bo też już się ruch wzmarza tam dzieci, więc no jest tam bardzo niebezpiecznie na niektórych urządzeniach. Dziękuję, panie Marku. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? To ja jeszcze udzielę, pan Piotr Żarowski. Proszę. Ja takie zapytanie w związku z wodą miejską na ulicy Kilińskiego Bocznej. Ostatnio no, skończona była inwestycja puszczenia wody w kierunku od Siwego Dymu w kierunku Dubiela, Dubiel-Witrum. Wody
pod chodnikiem i z tego co wiem, dołączyło się tylko 2 albo 3 domy, które mieszkają jak najbliżej ulicy. Oni to ze swoich funduszy najprawdopodobniej się dołączyli. Pytanie jest takie, kiedy pozostali mieszkańcy, czy w ogóle jest zaprojektowany projekt dołączenia wody do pozostałych domów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Jeszcze Pani Ela Szarawara, bardzo proszę. Jak mamy taki koncert życzeń na ulicy Spokojnej. Ulica Spokojna jest wykonana inaczej niż wszystkie inne, prawda? Tam, nie wiem jak to się fachowo nazywa, jest niby asfalt, ale z takimi dziurami. Kostka. Taka kostka. Bo tam się nie dało inaczej, z tego co pamiętam. Ale na samym końcu ulicy jest zejście do ostatniego domu i bardzo bym prosiła, żeby może zalać asfaltem po prawej czy po lewej stronie, obojętnie, bo osoby mieszkające na tej ulicy, niepełnosprawne trochę, mają problem z przejściem, chociażby z ostatniego domu, a chodzą o kulach czy z kijkami. I gdyby była taka możliwość, naprzeciwko urzędu, dawnego urzędu miejskiego, jest tam kilka stopni przejście do Małgosi. 3-4 stopnie, gdyby można było po jednej stronie zamontować, po jednej stronie ulicy i drugiej małe barierki. To jest niewielki koszt chyba, bo z jednej strony barierka i po drugiej stronie ulicy. No i prosiłabym o wycięcie 2 drzew, które są przeznaczone chyba do wycięcia przed 3 różami. Dziękuję Pani Radnej. Tyle, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Widzę tam mikrofon zaświecony, ale to chyba nie, tak? To jeszcze ja sobie udzielę sam głosu. Złożę takie 2 interpelacje tutaj na piśmie do Pana Burmistrza z następującymi zapytanie. Z następującymi pytaniami w sprawie prowadzonych bądź planowanych inwestycji na terenie gminy Rabka Zdrój. Pierwszy temat. Na jakim etapie znajdują się uzgodnienia w sprawie łącznika ulicy Kościuszki z ulicą Na Banie? Proszę o przedstawienie koncepcji realizacji tego zadania, przedstawienie stanu własnościowego terenów, po których miała być przebiegać inwestycja, na jakim etapie są rozmowy z właścicielami o przekazanie terenów pod realizację inwestycji, czy były spisane z właścicielami protokoły z rokowań. To jest jeden temat. Drugi, na jakim etapie znajdują się uzgodnienia w sprawie realizacji chodnika w Chabówce od przejazdu kolejowego w stronę Rokicin. Proszę o informację, czy gmina jest w posiadaniu koncepcji realizacji tego zadania, przedstawienie stanu własnościowego terenów, po których miały przebiegać inwestycja, na jakim etapie są rozmowy z właścicielami o przekazaniu terenów pod realizację inwestycji, czy były spisane z właścicielami zgody lub protokoły z rokowań. Temat kanalizacji pan Kowalczyk już tu poruszył. Też miałem ten temat właśnie, kiedy będzie spotkanie, więc tu już pan radny to przeczytał. To byłoby jedno zapytanie. Zaraz rozszerzę jeszcze, o co mi chodzi. I tak, w związku z zaawansowaniem przygotowań do wykonania projektu kanalizacji oraz zasilenie wodu osiedla Gilówka i wyrażeniem wstępnej zgody prezesowi zakładów wodociągów i kanalizacji właściciela działki 1431/1 na posadowienie przepompowni wody do osiedla Gilówka oraz udzielenie przez niego wstępnej zgody na podłączenie zasilania w energię elektryczną wzdłuż jego działki ze słupa energetycznego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie jego działki przylegającej do drogi, składam zapytanie. Czy ustalono zgodnie z decyzją byłego prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pana Bartosza Aleksandra, na czyim terenie stoi przedmiotowy słup, aby możliwym było dokonanie wpisu służebności do ksiąg wieczystych? W jakim terminie planowane jest skompletowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu? I wiedząc, że planowany jest przetarg na wykonanie projektu kanalizacji ulicy Gancarskiej, nie objętej wcześniejszym tym projektem, w kierunku domów czasowego Sokolica i Rzymianka, a przede wszystkim będącej
będącego wyżej osiedla Gilówka. Proszę o informację, kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu, czy planowany jest łączny przetarg na projekt wody i kanalizacji i czy będą to oddzielne przetargi. Proszę Państwa, tym tematem interesowałem się jeszcze przed wyborami i pewne, znam dosyć dobrze ten temat i poprzedni prezes, pan Bartosz Aleksander, podjął takie próby pozyskania tam części nieruchomości właśnie pod tą popownię, bo tam to ciśnienie jest niewystarczające, żeby wypompować tą wodę na Gilówkę. Więc może dobrze byłoby ten temat pociągnąć i sfinalizować w jakiś sposób. Oczywiście ja tutaj z panem burmistrzem ten temat poruszymy i zobaczymy, co tam, jak to by wyglądało, jakie są etapy i jaka jest możliwość w ogóle realizacji tego zadania. No nie ukrywam, że jak jest tam planowana kanalizacja, no to dobrze byłoby może też wodociąg też tam planować i próbować zrobić, bo to jest problem, który odkąd pamiętam jest, od zawsze. Więc myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie tutaj z panem radnym też tu z rynku i z sąsiednich i z Sądeckiej tutaj ten temat jakoś wspólnie pociągnąć. To jest to jedno. Natomiast wracając do mojego poprzedniego zapytania. Ten łącznik pomiędzy ulicy Kościuszki a ulicą na Banie to jest temat, odkąd ja też pamiętam, też jeszcze jak tu byłem pracownikiem urzędu, więc była kiedyś taka koncepcja nawet dla samego bezpieczeństwa, czy przejazdu straży pożarnej, czy nawet karetki. Wtedy to był planowany szlak pieszojezdny, żeby tam takiego dużego ruchu nie puszczać, ale wiem, rozmawiałem tam z właścicielami, też chcieli się spotkać, więc też bym chciał poznać, na jakim to jest etapie, czy bardziej zaawansowanym, czy mniej. Natomiast sprawa chodnika. Sprawa chodnika to już był też temat wieloletni. Pan radny tutaj, Robert Żodło, też ten temat zna. W czasie kampanii wyborczej tym mieszkańcom żeśmy obiecali, że ten temat będzie priorytetem. Z panem burmistrzem tak samo na spotkaniach, więc myślę, że w tej kadencji uda nam się to zrealizować. Tym bardziej, że o ten chodnik to już, że tak powiem, walczyliśmy w poprzedniej kadencji, kiedy byłem radnym i służę tutaj też swoim doświadczeniem i swoją pomocą, bo też prowadziłem rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie było finansowanie 50-50 środków na to zadanie i myślę, że dalej, panie burmistrzu, chyba taki jest stosunek współfinansowania. Więc w każdym z tych tematów, panie burmistrzu, w każdym z tych tematów i szanowni radni, deklaruję pomoc tutaj z radnym i swoje doświadczenie, bo w tych tematach tutaj też w jakiś sposób uczestniczyłem. I myślę, że to są takie ważne, bardzo ważne też tematy dla mieszkańców, które ciągną się już od lat. Ja te zapytania złożę, panie burmistrzu, tutaj na piśmie, żebyśmy to tutaj mieli zgodnie ze statutem. I też chciałbym tylko powiedzieć, że chciałbym mieć, panie burmistrzu, taki też kontakt ze służbami tutaj geodezyjnymi, bo tutaj też te sprawy własnościowe, to możemy po prostu się jakoś tam umówić, czy tutaj w czasie mojej obecności, jak mam dyżury, będę tutaj miał dyżury, więc myślę, że tutaj te problemy w jakiś sposób nawet i pomogę rozwiązać. Na takiej zasadzie bym to widział. I to wszystko z mojej strony. Czy jeszcze z Państwa radnych ktoś ma jakieś zapytania lub interpelacje? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt piąty.
Tak, tak, bardzo proszę, przepraszam, panie burmistrzu, bo bardzo proszę się odnieść do tych. Panie przewodniczący, szanowni radni, oczywiście odpowiedź będzie na piśmie, ale jeżeli pozwolicie państwo, to krótko postaram się do tego odnieść. Co do ukwiecenia, do przedyskutowania jest, jakbyśmy to ewentualnie zrobili. Wycięcie drzew, te, które, bo teraz tak, bardzo dużo jest wniosków, które składają mieszkańcy. Są również wnioski nasze, które składamy my jako gmina. Tam, gdzie zostały te drzewa wycięte w parku, właśnie ta firma ma usunąć te gałęzie. Miały być usunięte w tym tygodniu. Nie wiem czemu, ale sprawdzę sobie, dlaczego nie zostały właśnie jeszcze tam usunięte. Przepraszam, parking przy kościele, co to było? Bo tylko zdążyłem hasło. Aha, już, to już powiem. To wygląda tak. I droga, i parking to jest powiatowe. To, co zabrała woda, myśmy przygotowali, mamy takie dokumenty, ja udostępnię wszystkie i cała korespondencja z powiatem. I zadeklarowali, że oni to zrobią. No tak, tylko że my tam jako gmina nie mamy nic. I powiem tak, tam, gdzie były zniszczenia w ubiegłym roku w naszej infrastrukturze gminnej, staraliśmy się to w miarę możliwości nadrobić. Natomiast mamy opracowane, jeżeli chodzi o powiat, zinwentaryzowane wszystkie te od samego, od Polaka aż do Janosika. Wszystkie rzeczy mamy spisane, opisane, przekazaliśmy im to, mieliśmy z nimi spotkania i oczekujemy teraz, że w drugą stronę będzie na podobnej zasadzie, że podejmą działania. Zróbmy w ten sposób. Ja to przekażę jeszcze, ale zrobimy z nimi spotkanie jeszcze raz i możemy przejechać cały ten odcinek. Bezwzględnie, jak najbardziej. Bo tamten teren został w 2013 roku, jak była legalizacja tej drogi, został ten parking wpisany również jako część powiatowa. I to nie jest teraz gminne. Przejście koło Rabkolandu, tam faktycznie możemy to zrobić, jak najbardziej. Myślę, nie widzę problemu. Natomiast co do tej ławki przy Intermarsze, nie pamiętam, uczciwie powiem. I ale jeżeli jest tam taka potrzeba, no to zrobimy, bo mamy świadomość tego, że starsze osoby idąc do domu mają kilka takich miejsc, w których sobie usiądą i chcą odpocząć. Co do misia, bo rozumiem, że o tym mówimy, mogę powiedzieć tak, gdy złożyliśmy kolejny wniosek do nadzoru budowlanego, jest decyzja z końca kwietnia o rozbiórce tego budynku. Ale proszę pamiętać, bo jedną już przerabialiśmy, które była decyzja z 20 roku też o rozbiórce tego. Pan się odwołał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił to, wróciło to do powiatu. Ja wystąpiłem po raz kolejny o to, żeby wszczęli procedurę i teraz jest decyzja powiatowego inspektora o rozbiórce tego. Ale proszę pamiętać, że pan ma prawo i pewnie skorzysta z niego i znowu będzie się odwoływał. Natomiast faktem jest, bo sami państwo widzicie, że ten budynek jest tak postawiony, że tam, gdzie jest nasz chodnik gminny, on jest po prostu w tym chodniku. Tam jest zajęty nasz teren. Jeżeli będzie odwołanie, to dostanę informację. Jeżeli państwo będziecie chcieli, będę was na bieżąco też o tym informował, w którym to jest miejscu. Kolejna kwestia to skrzyżowanie. Ja mam nadzieję, bo planujemy spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo to jest teraz przekazane przez Generalną Dyrekcję do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby porozmawiać z Zarządem Dróg Wojewódzkich, żeby tam zrobić normalne rondo. I mam nadzieję, że to się uda, tylko pytanie jest to, co wczoraj jeszcze żeśmy też rozmawiali. Czy ta kapliczka zostałaby tam w środku, czy znaleźlibyśmy dla niej jakieś lepsze miejsce, na przykład, żeby ją posadowić, bo historycznie ta kapliczka tam zawsze była na tym rozstaju dróg. I teraz pytanie jest, musimy też zapytać konserwatora zabytków. Proszę. Bardzo proszę pana radnego. Myślę, że ta kapliczka jest tam integralną częścią tego skrzyżowania i była od zawsze i moim zdaniem powinna tam być odnowiona, ale musi tam w być. W tamtym miejscu, tak? Tak, tak, tak. I tak musimy konserwatora też zapytać, to byśmy go zapytali. Dziękuję. Jeżeli chodzi o kapliczkę i przejście tutaj na ulicy
na 28, to tam wygląda to tak. To jest w gestii Zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niezależnie od tego musimy wysłać do nich to pismo i pana interpelację też. Poprosimy ich o spotkanie tam na miejscu, poinformujemy pana i myślę, że jak znajdą czas i zrobimy takie spotkanie, to do tego, mówiąc krótko, wrócimy. Co do tężni, mogę powiedzieć tak, że obsługuje to jedna z firm i nie wiem, czy jest tak, że jest tylko połowa akurat, ale jeżeli tak jest, to myślę, że... To zrobimy inaczej, sprawdzimy to w poniedziałek. Teraz tak, oznakowanie na bulwarach tam koło tego. Panie Marku, a pan ma tam jakąś propozycję na przykład? Jakieś wnioski? Tak? No to byśmy zrobili tak, że bardzo chętnie byśmy wysłuchali też to, co pan proponuje i spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie tam jak najbardziej. No nie wiem, czy teraz, ale można będzie do tej interpelacji też. Myślę, że może spotkanie czy zrobimy na spotkanie tak, żeby wtedy, jakbyśmy zrobili na następnej to spotkanie. Sesji możemy tak powiedzieć, jakie jest rozwiązanie. Co do ilości koszy, ja w poprzedniej kadencji pytałem bardzo często, ile tych koszy w Rabce powinno być, bo jest ich bardzo dużo, ale jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś powinny być, albo tak jak na te odchody zwierząt, no to ja będę prosił też, żeby ewentualnie wskazać takie miejsca. No, żeby... Powiem szczerze, nie pamiętam, ale możliwe, że tak było. Remont urządzeń w parku, wiem, że to już zostało rozstrzygnięte i myślę, że to będzie robione teraz. Jeżeli nie zostało robione, zaczęte, to myślę, że teraz będzie robione na pewno. Woda na ulicy Kilińskiego. Jak Państwo pamiętacie, myśmy tam zrobili tą główną sieć z góry na dół. Natomiast, bo na to mieliśmy projekt i pozyskane środki, teraz chcieliśmy zrobić projekt między innymi na doprowadzenie wody do poszczególnych budynków. Firma, która została wyłoniona, niestety nie wywiązała się, unieważniliśmy z nimi umowę i teraz wyłonimy nową firmę i musimy robić po raz kolejny. W tym kierunku pójdziemy, ale bezwzględnie tam mieszkańcy faktycznie na tą wodę oczekują. I jest z wodą coraz gorzej tak naprawdę. I to, co Państwo mówicie też o Gilówce czy o rynku tam właśnie do góry, to niestety tak wygląda, że tych problemów trochę będzie dalej również. Kolejna rzecz, co do tego zejścia tam na ulicy Spokojnej, myślałem pracowniku, zobaczymy, jakby to można było rozwiązać. Wycięcie drzew przy Trzech Różach, my sami sobie nie możemy wydać zgody na wycinkę. Wystąpiliśmy do powiatu w kwietniu o wycięcie tamtych drzew, ale nie wiem, czy jest odpowiedź, czy nie ma. Wiem, że w planach jest, bo w wydziale jest. Aha, no to dobrze. Tak, tak, bo pismo zostało na pewno do starosty wysłane. Co do łącznika ulicy Kościuszki i na Banie, myśmy zorganizowali spotkanie z tymi mieszkańcami, którzy byli tym zainteresowani. Kilka osób, nawet notarialnie, oddało nam swój udział w tej drodze, ale to mówimy o tej górnej części. Zadaliśmy im pytanie, czy byłaby zgoda, żeby się wszyscy zgodzili od ulicy Kościuszki aż do ulicy tu właśnie na Banie, żeby zrobić ten łącznik. Powiedzieli, że oni w imieniu innych nie chcą się wypowiadać, natomiast ci mieszkańcy, którzy byli na spotkaniu tam do tego budynku, tej górnej części, to powiedzieli, że oni są gotowi odstąpić i że byliby za tym, żeby ten odcinek drogi powstał. Natomiast co do rozwiązania, czy byłaby to droga pełnej szerokości, czy byłaby tylko droga właśnie na zasadzie takiego awaryjnego, taki ciąg pieszojezdny i awaryjny, no to jest, myślę, że do przedyskutowania. Chodnik w Fabówce, myśmy nie uzyskali zgody kolei w momencie, kiedy oni projektowali swoją inwestycję. Niestety cała poprzednia kadencja to było przedstawienie im różnych rozwiązań, ale powiedzieli, że dopóki oni nie wyprowadzą tej drogi tak, jak to wygląda teraz, czyli tu od strony straży i ten most, nie wiem, kiedy tam Państwo żeście przejeżdżali, bo to już jest gotowe, i powiedzieli, że jeżeli będą mieli zrobione odbiory, to później nie będą nam już tego blokować. Oni tam zrobili odcinek chyba tych 100 metrów, tutaj ten najgorszy, tylko tak jak tu jeszcze też sołtys mówił, no tak, tylko że tam, gdzie jest to
ten najgorszy odcinek teraz jeszcze muszą tam dokończyć, bo ludzie znowu schodzą na drogę. Mam nadzieję, że to zostanie zrobione, bo rozmawialiśmy z dyrektorem Druzgałą właśnie na ten temat też między innymi, bo chcielibyśmy w tamtą stronę robić dalej, licząc na to, że oni nam dadzą na to zgodę. Woda na Gilówkę i ta przepompownia. Te wszystkie ustalenia, które były z mieszkańcami i to, co mieszkańcy chcą, żeby tam zrobić, dla mnie to jest wiążące, powiem szczerze. I tutaj ani nie zamierzam w imieniu deklarować nowego prezesa naszej spółki, ale myślę, że te ustalenia, które zostały podjęte, będą zrealizowane na tamtym odcinku. Natomiast co do słupa i regulacji tego, to powiem szczerze, tej wiedzy nie mam, ale tą informację udzielimy. Natomiast czy będzie robiony wodociąg czy kanalizacja? Ja mogę powiedzieć tak, że w tej poprzedniej kadencji, wszędzie gdzie robiliśmy inwestycje, to najpierw zrobiliśmy wszystko to, co było w ziemi, czyli woda, kanał, burzówka, a dopiero później robiliśmy inne rzeczy i nawierzchnię. Nie robiliśmy, że na jedno nam starczyło, na drugie nie. Ewentualnie poczekaliśmy chwilę, ale tam, gdzie była taka potrzeba, robiliśmy wszystko, żeby drugi raz w to samo miejsce po prostu już nie wracać. I tam, gdzie będą realizowane te następne inwestycje, to ja sobie wyobrażam, że właśnie w takiej samej formie jak dotychczas, bo jak Państwo wiecie, jak zrobimy przykładowo kanalizację, nie zrobimy wodociągu, no przecież nie będziemy tej drogi pruli czy niszczyli za jakiś czas, no bo to byłaby wyjątkowa niegospodarność. Natomiast dokładnie na te wszystkie pisma myślę, że zostanie przygotowane przez wydziały i zostanie Państwu radnym udzielona odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Jeżeli chodzi o ten teren, tą przepompownię, to mam taką wiedzę, że tamten właściciel wyraził zgodę na nabycie i przejście tym kablem energetycznym z krajem jego działki. Więc myślę, że dobrze byłoby, żeby Zakład Wodociągów te ustalenia poprzedniego prezesa dotrzymał, tak, bo to dla nich nabyć jest łatwiej niż nabyć gminie, bo to po prostu jako na własność Zakładu Wodociągów. Panie Burmistrzu, czy jest już następca pana Aleksandra? Aleksandra. Aleksandra? Tak. Prezesem spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji został teraz pan Jan Śmiałek. To jest osoba, która była przewodniczącym Rady Nadzorczej, pracuje w tej spółce. Uważam, że ma bardzo duże doświadczenie i wiedzę i mam nadzieję, że wykorzysta ją z korzyścią dla spółki, ale również dla naszej gminy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania tutaj do pana burmistrza? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt 5, interpelacje i zapytania radnych. Otwieram punkt 6, zamknięcie sesji. Zamykam drugą sesję 9 kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, słuchaczom. Dziękuję przede wszystkim radnym. Dziękuję panu burmistrzowi. Pani mecenas, pracownikom. Dziękuję serdecznie. Jeszcze pan burmistrz jeszcze prosi o głos. Szanowni radni,